I would like to talk to you just very quickly. Chciałbym wam bardzo szybko powiedzieć. About this special time. O tym szczególnym czasie. So get comfortable. To usiądźcie wygodnie. You know, we've talked before. Wiecie, mówiliśmy wcześniej. That in order to have authority. Oh. Okay, here we go. Dobra, teraz serio, uważać. Uważać, uważać. You must submit to authority. Musicie, żeby mieć autorytet, to trzeba poddawać się autorytetowi. And the centurion is the good example of that. I dobrym przykładem tego jest centurion, setnik. When he came to Jesus, kiedy przyszedł do Jezusa, he knew what it meant to have authority. Wiedział, co to znaczy mieć autorytet. He knew what it meant. Wiedział, co to znaczy to command soldiers. Rozkazywać żołnierzom. And because he was under an authority of a higher leader. I dlatego, że on był pod autorytetem jeszcze wyższego przywódcy. He could carry out being a leader of other men that were in lower rank. On mógł wypełniać te obowiązki bycia przywódcą dla ludzi niższych stopniem. And when he recognized the authority of Jesus Christ. I kiedy on rozpoznał autorytet Jezusa Chrystusa. He recognized that the power of the Lord's voice. On rozpoznał, że autorytet głosu Bożego, moc głosu Bożego. Was all that would be needed. Będzie wszystkim, co będzie potrzeba. To heal his servant. Żeby uzdrowić jego sługę. And just like that centurion. I tak jak ten setnik. We all must come under authority. My wszyscy musimy poddać się autorytetowi. You know, it's not that we become manipulated by that authority. To nie to, że my zaczynamy pozwalać, aby autorytet nami manipulował. What happens is as we honor authority. To co się dzieje, to jest to, że jeśli uszanujemy autorytet. Especially of apostolic people. Szczególnie ludzi apostolskich. We get authority. Otrzymujemy autorytet. That allows us to speak to the lands. Który pozwala nam przemawiać do ziem. You know, last night it was like with Ivona. Wczoraj było tak z Iwoną. Remember how we called all the dancers up? Pamiętacie, jak żeśmy przywołali tu wszystkich tancerzy? And we did not make it what we call a free for all. I nie robiliśmy takiej wolnej Amerykanki. Yeah, that's right. Tang-a-lang, baby. No. But anyway. That she mentioned that if you knew that you were being at that moment put into the dance. I ona wspomniała o tym, że w momencie, kiedy przychodzicie, żeby tańczyć. To come to her. Żeby do niej podchodzić. It wasn't about getting permission. I to nie chodziło o to, żeby otrzymać pozwolenie. In the natural. W sferze naturalnej. But in the supernatural. Ale w sferze nadprzyrodzonej. Just like with those with the banners. Tak jak z tymi ludźmi, którzy nosili sztandary tutaj. As the dancers honored her authority. I kiedy tancerze szanowali jej autorytet. Of a young mother. Młodej matki. Of dancers. Młodej matki tancerzy. She's going through that training. Ona przechodzi przez to szkolenie. Then the dancers had great authority. Wtedy ci tancerze też mieli autorytet. As the announcements were made, i kiedy żeśmy robili ogłoszenia, from Edward, te Edward różne rzeczy ogłaszał, if you have a prophetic word, ogłaszał, że jeśli masz prorocze słowo, bring it to him, to przynieś to prorocze słowo do niego, in order to get the release, żeby zostać uwolnionym. You see, it wasn't about him controlling the prophetic words. I to nie chodzi o to, że Edward chciał kontrolować słowa prorocze. It's about being able to see if there is anointing. Ale żeby móc zobaczyć, czy jest namaszczenie words, na tych słowach by Holy Spirit, przez Ducha Świętego or if in the moment of the excitement, czy też w momencie ekscytacji it was the soul and not the Holy Spirit. Czy to nie była dusza, a nie Duch Święty. You've heard me mention, i słyszeliście, jak wspominałem, I submit to authority. Że poddaję się autorytetowi. The word submit in the Greek. W greckim to słowo poddać się. Is hupetasso. To jest hupetasso. The word hupetasso. I znaczy ono. Means to come and support. To znaczy przyjść i wspierać. The order. Porządek. The vision. Wizje. The commands. I rozkazy. Of those in authority. Tych, którzy są w autorytecie. It's in reference to Jesus Christ. I to się odnosi do Jezusa Chrystusa. When I submit
Kiedy ja poddaję się, when I do hupetasso, kiedy ja wykonuję to hopetasso, to the apostolic and prophetic here, jeśli chodzi o autorytety, w stosunku do autorytetów apostolskich i proroczych w tym miejscu, I am saying, I will not come up here, mówię, że nie przyjdę tutaj, unless I'm submitted. O ile nie jestem poddany. Nowhere in the Bible, nigdzie w Biblii, does it say anything about Holy Spirit? Nigdzie nie jest napisane nic o Duchu Świętym. Letting a person come up here. Żeby Duch Święty pozwolił komuś przyjść tu na miejsce, na pierwsze miejsce. Who is not submitted to authority? Kto nie jest poddany autorytetowi. It's unscriptural. To jest niebiblijne. And we can and please never say. I proszę nigdy nie mówcie. That, for instance, if you're at your church, że jeśli jesteście w jakimś kościele, and you go to the platform, i wchodzicie na scenę, na platformę, make sure it's the Lord. Upewnijcie się, że to jest Pan. I've heard too many people. Słyszałem zbyt wiele ludzi, say, Holy Spirit told me to go. Którzy mówili, że Duch Święty powiedział mi, żebym tam poszedł. And, but they never asked permission. Ale nigdy nie pozwolili, nie pytali o pozwolenie. And it's a rebellion. I to jest bunt. Rebellion is a form of witchcraft. I bunt jest rodzajem czarów. I'm just saying this. Mówię to, so that we will all submit. Żebyśmy wszyscy mogli się poddać. To the authority. Poddać autorytetowi. Of the leaders of our countries. Liderów naszych państw. Our spiritual fathers and naszych mothers. Naszych duchowych ojców i matek. The Josephs in the marketplace. Józefów w miejscach pracy. The apostolic leaders. I apostolskich przywódców. Because they give a blessing. Ponieważ oni dają błogosławieństwo. In the full-time ministry of the business world. W służbie na cały etat w świecie biznesu. In the full-time ministry of the pulpit. W służbie na cały etat za kazalnicą. And all of us need this authority. I wszyscy potrzebujemy tego autorytetu. So do you understand what I'm saying? Czy rozumiecie, co ja mówię? This is a place. To jest miejsce. They're all up here. I oni są tu wszyscy. Because they support a vision. Dlatego, że oni wspierają wizję. The vision of what the Lord has put. Wizję, którą Pan włożył. Into Piotr. W serce Piotra. And because they support that vision. I z powodu tego, że oni wspierają tą wizję. Have you noticed how they have great authority? Zauważyliście, jaki sami mają wielki autorytet? You notice how Edward, because he supports authority. I Edward, jako że on wspiera autorytet, has strong authority. Ma sam duży autorytet. Wiesław, because he supports authority, dlatego że on wspiera autorytet, he walks in a father role. On chodzi w roli ojca. I can release in the prophetic, ja mogę uwalniać ludzi w sferze proroczej, because I honor these mantles, ponieważ ja szanuję te ich płaszcze namaszczenie, to support the vision. I wspieram ich wizję. Please learn this now. Proszę się tego nauczcie teraz. Because if you don't, ponieważ jeśli tego się nie nauczycie, you'll miss part of your destiny. Przegapicie, stracicie część swojego przeznaczenia. Does everybody understand? Czy wszyscy to rozumieją? Because Holy Spirit is about establishing God's government. Ponieważ Duch Święty zajmuje się ustanawianiem Bożych rządów. Please study the Word of God. Proszę, przestudiujcie Słowo Boże. Don't study other people's things. Nie studiujcie tego, co mówią inni ludzie. Do it yourself. Zróbcie to sami. And you'll find the importance. Zobaczcie, jakie to jest ważne. Of what honor means. Co to znaczy szacunek? Because in Romans it tells us. Ponieważ w liście do Rzymian jest napisane. Outdo one another. Żebyśmy siebie nawzajem stawiali wyżej. In honor. I żebyśmy prześcigali siebie nawzajem szacunku. And in the name of the Lord Jesus Christ, i w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, of Nazareth, z Nazaretu, who came in the flesh, który przyszedł w ciele, I submit, poddaję się, to the authority, autorytetowi, the mantles, i płaszczom namaszczenia, of the apostolic, apostolskich ludzi, of the prophetic, proroczych osób, of the fathering, osób, które są ojcami, of the Levites, lewitom, that I might have authority. Tak, żebym sam miał autorytet. And the angels that go with me, i ci aniołowie, którzy idą razem ze mną, submit to the vision, poddają się wizji, that God has given, którą Bóg dał, to your angels, twoim aniołom, to your angels, to twoim aniołom, to your angels, i twoim aniołom, to your angels, i waszym aniołom, and to your angels, i waszym aniołom. That we may all come into authority. Żebyśmy mogli wszyscy mieć autorytet, otrzymać autorytet. I mówimy, niech tak się stanie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.